Witajcie ludzie, z powrotem przy zagrajmy Wiedźmin Powrót Białego Wilka. I tutaj już piesiek truchta sobie. W dzisiejszym odcinku będziemy zabierali się za czytanie. Mieliśmy podsumować trochę naszych wiadomości, które dostaliśmy o różnych postaciach, o których postaciach nie przeczytaliśmy. Zacznijmy może od tych postaci, które... idziemy od góry do dołu, najlepiej. To wtedy będziemy mieli pewność, że wszystkie przeprowadziliśmy rozmowy. Wszystkie ważne postacie przeczytaliśmy. No dobrze, zaczynajmy z Alvinem. Alvin. Chłopiec o imieniu Alvin cudem uszedł z życiem po ataku Bargestów, w czasie którego zginęła jego przybrana matka. Na skutek szoku zaczął wieszczyć i wygłosił przepowiednie itliny. Sądzę, że Alvin jest źródłem, posiada zdolności magiczne, nad którymi nie panuje. Alvin trafił pod opiekę Abigail, wiedźma przekazała chłopca wielebnemu. To był błąd. Kaplan wydał sierotę z Birą z Salamandry. To był jeszcze większy błąd. Którzy żądali, aby mieszkańcy podgrodzia oddawali im dzieci. Zabiłem bandytów i uwolniłem Alvina. No cóż, takie życie. Ale to oznacza, że Alvin mógłby stać się bardzo silnym czarodziejem, prawda? Albo raczej przynajmniej czarodziejem mógłby się stać, skoro ma już to źródło. Musiałby się tylko bardzo dużo uczyć i tak dalej, no bo czarodziej musi za młodu się bardzo dużo uczyć, żeby... Kiedy inni są na dworze, czarodziej musi się uczyć, żeby stać się czarodziejem, żeby mieć tą wiedzę, żeby mieć tą moc i tak dalej, musi trenować i uczyć się. Więc tak naprawdę czarodzieje nie mają dzieciństwa, już od wczesnych lat muszą się uczyć. A teraz jedna z bardziej interesujących postaci, Azar Javed. Czarodziej napadł na Kaer Morhen, ponieważ chciał wykrać wiedźmińskie tajemnice, ukryte w twierdzy. Jednym z przywódców ataku na Kaer Morhen był tajemniczy czarodziej, który dysponował mocą tak wielką, że nawet Triss Merigold nie zdołała się mu przeciwstawić. Organizacja, której przewodzi ten człowiek, posługuje się symbolem Salamandry. Tajemnicza... To teraz przypadek, czy tutaj jest napisane tajemnicze? Chciałem powiedzieć, że to tajemniczy znak, a to wyglądało, jakbym zaczął dalej czytać. Okej. Tajemniczy symbol tej gildii chciałem powiedzieć, dokładnie. Salamandra, prawie jak Fairy Tailwind, też mają ciekawy symbol. Tajemniczy mag, który posługuje się znakiem Salamandry, jest uzdolnionym alchemikiem i prowadzi badania nad mutacjami. Czarodziej nazywa się Azar Javed. Egzotyczne imię sugeruje, że pochodzi z dalekich stron. Czarownik przebywa w ukryciu, a mimo to jego wpływy obejmują całą wyzimę. Być może sięgają jeszcze dalej. Mój antagonista jest magiem renegatem. Oznacza to, że został z jakiegoś powodu wyrzucony z grona czarodziejów. Niegdyś magowie renegaci odpowiadali za proces wiedźmińskich mutacji. Tego to ja nie wiedziałem. Dowiedziałem się, że Azar Javed ma spore ambicje polityczne, co jest zresztą u czarodziejów dość powszechne. Specjalnością Azara Javeda jest żywioł ognia. Czarodziej nie tylko włada mocami płomieni, z wielką biegłością. Można rzec, że ogień stał się czystością jego istoty. Ciekawa postać, jeszcze się wiele więcej dowiem na temat tego... Zerykańczyka. Baranina! Poznałem Baraninę, szefa gangu bandytów z Wyzimy Klasztornej. Nie wyrwał na mnie dobrego wrażenia. Ja na nim raczej też nie. Baranina Baranina posłał swoich ludzi do szpitalu Lebiody. Jego bandyci zaatakowali mnie, gdy starałem się przesłuchać przetrzymanego tam więźnia. Prawdopodobnie ten oprych miał coś wspólnego ze zniknięciem Berengara. Prawdopodobnie. Ale jest niewinny, jeżeli chodzi o Salamandrę. Berengar Vesemir wspomniał o wiedźminie, który opuścił Kaer Morhen jeszcze przed moim przybyciem. Wiedźmin ten nazywa się Berengar. Berengar pojawił się na podgrodziu przed moim przybyciem. Przyjął od mieszkańców zlecenie na zabicie bestii, a potem zniknął. Czyżby obleciał go strach? Dowiedziałem się, że Berengar miał do czynienia z Salamandrą. Nie wiem, czy współpracował z organizacją, czy też był jej wrogiem. Obyśmy się o tym dowiedzieli, ale na bagnach znaleźliśmy też... zwłoki, które są niby... Podejrzewamy, że to zwłoki Berengara, ale... Ja raczej wątpię, żeby to był on. Wiedźmin nie da się tak łatwo zabić przez... Nie wiadomo, co to było. To byli ludzie chyba. Carmen. Poznałem Carmen, prostytutkę z dzielnicy Biedoty w Wyzimie. Wszystkie dziwki liczą się z jej zdaniem i można rzec, że Carmen jest ich przedstawicielką. No właśnie... Carmen robi na mnie takie wrażenie, jakby no do niej należy ten cały burdel. I tak naprawdę ona się nie sprzedaje, ona jest tylko szefową. Nie wiem, jak się nazywa ta... ten zawód, ale to jest chyba matka burdelowa, czy jakoś tak, coś podobnego. Możecie mi to napisać, jak się na tym znacie bardziej. Może któryś z was częściej tam odwiedza Zemtusy. Zobaczymy. Ale w każdym razie wygląda o wiele lepiej też od innych dziwek. Szkoda, że nie można z nią nic zrobić. Declan Loivarden. To już gorzej wygląda.
W gospodzie na podgrodziu spotkałem Declana Lloywardena. Co? A nie Declana Cain'a? O mój Boże, dlaczego nie Defne Declan Cain? Nilfgaardzkiego kupca. O, on jest Nilfgaardczykiem? Dobrze wiedzieć. Lloywarden sprawia wrażenie przedsiębiorczego i zamożnego człowieka, z rozległymi znajomościami. Na co dzień kupiec mieszka w dzielnicy handlowej, w Wyzimie. W ciągu dnia można go spotkać na grobli, gdzie dogląda interesów. W świecie wielkiej finansjery Declan Lloywarden czuje się jak ryba w wodzie. Z łatwością załatwia interesy, korzystając z usług banków oraz innych pośredników. Dlatego właśnie trudno odkryć, do kogo płyną pieniądze Lloywardena. Golan Vivaldi. Ale nie czytałem przecież też nic o Driadach. Są tutaj odhaczone niektóre postacie, o których nic nie czytałem. To teraz zmienimy. Driady. Poznałem zwyczajne leśne... Poznałem zwyczaje leśnych Driad. Muszę przyznać, że różnią się nieco od ludzkich, ale przypadły mi do gustu. Driady. Dość ciekawa sprawa. I karta też przednia, powiem. Ale widziałem lepsze karty. O Eskelu już czytaliśmy w Kaer Morhen. Golan Vivaldi, o nim chyba nie czytałem. Golan Vivaldi to krasnolud bardzo drażliwy na punkcie własnej rasy. Rodzina Vivaldich to finansiści, a jeden z ich banków znajduje się w Wyzimie Handlowej. Czekaj, czy ja nie przypadkiem w poprzednim odcinku czytałem o Vivaldim? Parę dni między tym jest, między poprzednim odcinkiem, dlatego nie pamiętam, ale no dobra. W każdym razie spróbuję, przeczytam jeszcze raz, no co tam. Niech będzie. Pieniądze na kaucję dla magistra przychodziły z banku Vivaldich. Dzięki temu kryminalista wyszedł na wolność. Vivaldi stracił kontrolę nad rodzinnym przedsiębiorstwem. Nastąpiło wrogie przejęcie. I bank trafił pod kontrolę nowych właścicieli. Ludzi. To tłumaczy gorycz krasnoluda i jego ubóstwa. Niesłusznie podejrzewałem Vivaldiego o finansowanie Salamandry. Dowody wskazują na to, że jest niewinny. Vivaldi utrzymuje kontakty z nieludźmi, w tym ze ściganymi przez prawo z Coyatel. Jeżeli chodzi o Vivaldiego, nie wiem, czy na pewno to powiedziałem, jeżeli już w poprzednim odcinku to nagrywałem, ale coś czuję, że tego jednak nie miałem w poprzednim odcinku. Jeżeli tak, to sorry, to przeczytałem jeszcze raz. Ale w każdym razie, w książce Wiedźmina, Miecz Przeznaczenia, też występuje Vivaldi, tylko że nie jest to Golan Vivaldi, tylko jest to inny Vivaldi. Chyba w Nowigradzie, czy tam w Kedwę, nie pamiętam już, gdzie to dokładnie było. Ale w każdym razie, gdzieś tam był tam, no wiecie, ten rozdział, który opowiadał o losach Mimika Dudu oraz kupca Biberwelta, tego karzełka. I właśnie tam Vivaldi był dobrym przyjacielem Biberwelta. I był też jego bankowcem, zajmował się bankiem i jego pieniędzmi. Chodzi o to, że nie tylko Golan Vivaldi, też wiele, wiele innych Vivaldich jest na świecie, albo w ogóle w świecie Wiedźmina i posiada swoje banki. Golan akurat swój bank stracił, ale są tam jeszcze inni Vivaldi, którzy też mają banki, to chciałem powiedzieć. Kalkstein. Ten roztargniony alchemik zyskał moją sympatię, choć z miejsca wiedziałem, że naukowe teorie obchodzą go bardziej niż proza życia. Kalkstein utrzymuje kontakty z półświadkiem przestępczym Wyzimy. Dziwne koligacje jak na alchemikę. Alchemikowi zdarza się korzystać z usług Wiedźminów. Swego czasu pracował dla nich Berengar. Też ciekawa wiadomość. Udowodniłem, że Kalkstein nie jest szefem Salamandry. No i to byłoby dość dziwne i smutne. I bardzo dobrze, bo alchemik przypadł mi do serca. No nie tylko tobie. O Królu Gonu czytałem, o Lambercie też, o Leo też, ludzie z Podgrodzia też. Magister, o tego jeszcze nie mieliśmy. Ale muszę przyznać, że fajnie wyglądają te tutaj ilustracje tych różnych postaci. Wklejone tutaj tak prawie niewidoczne, takie trochę transparentowe. W pół przenikające. Wiecie, o co chodzi. Magister, jednym z wodzów ataku Cydelmandry na Kaer Morhen był człowiek nazywany Magistrem, który sprawiał wrażenie cwanego zabójcy. Drugi przywódca był magikiem. Okazało się, że napad na Kaer Morhen nie był pierwszym wielkim wyczynem magistra. Z listu gończego dowiedziałem się, że mój wróg jest poszukiwany przez stróżów prawa. Jak to było? W Temerii, Redanii i Kedwen jest poszukiwany, jak to Triss powiedziała. To kawał zbira. I bydlaka. Na moich oczach magister został wypuszczony z lochu. Cynicznie zakpił sobie sprawa i zademonstrował, jak potężną organizacją jest Salamandra.
Nie napisali tutaj nic, że zabił Leo i że chcemy się zamścić, ale dostanie za to. Kiedyś już dostanie w mordę. Prostytutki. Wyziema klasztorna oferuje każdemu, kogo na to stać, różnorodne rozrywki. Ta karta mi się podoba, tylko że ta... powiem wam, że ta karta przypomina mi jedną polską aktorkę. Wiecie, którą? Tą aktorkę, która grała w Fałszerze Powrót Swory. Tą policjantkę. Nie wiem, jak się nazywa, ale jest to dość młoda aktorka, z tego co wiem. Półelfy. Półelfy. W zimie mieszkają mieszkańcy rasy ludzkiej. Mieszkańcy rasy ludzkiej i elfiej. Półelfki cechują się oryginalną, delikatną urodą. Wiele z nich biegle włada starszą mową. Ta tutaj mi się o wiele bardziej podoba niż ta. No, nie, za to nie przypadam, ale tutaj trochę więcej widać niż u innych. Trzeba przyznać. O Raymondzie też nie czytałem przecież nic. Dlaczego jest odhaczony? Raymond Marlowe, detektyw. Chociaż czekaj, czytałem o nim... Czytałem o nim przecież, czytałem. W krypcie chyba o nim czytałem. Shani. Wkrótce po przybyciu na podgrodzie w dramatycznych okolicznościach spotkałem Shani. Znajomą z dawnych czasów. Shani jest całkowicie oddana swojej pasji. Medycynie. A na podgrodzie miała pełne ręce roboty, więc nie było czasu na pogaduszki. Odniosłem wrażenie, że to rozsądna i mądra dziewczyna bardzo mnie lubi. Ale tak, miała bardzo dużo roboty. Przez cały czas siedziała na tym pieprzonym stoliku przy kominku. No fajnie. To było, naprawdę miała dużo do roboty. Wplątałem Shani w moje porachunki z salamandrą. I chociaż dziewczyna znalazła się w niebezpieczeństwie, wszystko skończyło się dobrze. Shani załatwiła swoje sprawy na podgrodziu i wróciła do Wyzimy, do swojego domu w dzielnicy klasztornej. Shani za dnia pracuje w szpitalu Lebiody. Wieczorem zaś udaje się na swoją stację w Wyzimie klasztornej. Nie lubi, gdy ktoś przeszkadza jej w pracy. Dlatego z ważnymi sprawami lepiej przychodzi do domu Shani. W nocy najlepiej. Wiem, jakie to ważne sprawy będą. Shani mi się podoba w tej grze jeszcze bardziej niż poprzednio. Nie wiem, tak jakoś trochę się zmieniło, chociaż tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło. Ale lubię Shani. Nawet bardzo lubię Shani. Siemko. Siemko jest klawiszem w loszku w Wyzimie. Od chłopek roztropek tyle, że uzależniony od fistechu. No. O talarzy już czytałem? To jest niemożliwe. Krąg znajomych pasera jest naprawdę szeroki. Zaliczają się do tego również strażnicy miejsce. W Wyzimie klasztornej mieszka paser imieniem Talar, który wszedł w posiadanie rzeczy należących do Berengara. Ponadto można u niego nabyć nielegalne przedmioty. Paser jest odpychającym człowiekiem i posługuje się wyjątkowo plugawym językiem. Jak to odpychający? Ja go kocham, do jasnej cholery. To jest najlepszy człowiek tutaj w grze. Za dnia można spotkać Talara w jego sklepie. W domu w Wyzimie klasztornej. No tak, ale w nocy też można go tam spotkać, nie? On nie wychodzi z domu. W każdym razie jeszcze nie. Talar wystawił na sprzedaż ekwipunek Berengara. To zastanawiające, że wiedźmińskie przedmioty dostały się w jego ręce. Jak na pasera i oprycha, Talar posiada zastanawiająco szerokie kontakty. Nie tylko wśród drobnych złodziejaszków, ale również wśród ludzi. Możnych i wpływowych. Triss Merigold, jedna z moich ulubionych postaci w Wiedźminie. Popatrzmy najpierw na kartę. Ładna karta moim zdaniem. Tylko ten kociak mnie dziwi. Gdzie on się podział, skąd on się wziął i w ogóle... Kto to jest? Kim? Co to za kot? Czyżby ona zmieniła Geralta w kota i teraz się tak gapi? A przecież bardziej byłoby normalne, gdyby zamieniła go w wilka, w białego wilka, a nie w czarnego kota. Ciekawe, ale ładna karta, chociaż tak bardzo mi nie przypomina tutaj... Triss? O, dobra. Triss Merigold. Razem ze mną i pozostałymi wiedźmami... Wiedźmami, tak. Razem ze mną i pozostałymi wiedźminami Triss broniła Kaer Morhen. Czarodziejka podjęła walkę z tajemniczym magiem, jednym z przywódców ataku, w rezultacie czego została ranna i straciła przytomność. Choć brzmi to paradoksalnie, Triss jest uczulona na magię i wolno jej podawać tylko naturalne eliksiry lecznicze. No to jest trochę ironiczne, nie? Triss Merigold jest moją przyjaciółką. Widziała, jak umieram, więc mój powrót do świata żywych był dla niej zaskoczeniem. Triss to jedna z najbardziej wpływowych i utalentowanych czarodziejek. Ma wielu możnych znajomych, zna również wiedźminów z Kaer Morhen. Zalicza się do grona nielicznych osób, które potrafią wskazać drogę do twierdzy. Odnoszę wrażenie, że Triss bardzo mnie lubi. Muszę wam powiedzieć, że jestem aktualnie w książce Wiedźmina Krew Elfów.
Jestem akurat w rozdziale, gdzie Triss szuka drogi do Kaer Morhen i coś mam przeczucie, że wtedy ona jeszcze nie znała Wiedźminów, tylko że ona chciała wtedy dopiero poznać Wiedźminów na następnych kartkach. Ale to bardzo fajne jest ogólnie, moim zdaniem. Muszę niedługo znowu czytać. Po pogrzebie Leo, czarodziejka teleportowała się do Wiedźmy. Postanowiła wykorzystać swoje rozległe wpływy i poszukać informacji o Salamandrze. Triss obiecała, że odnajdzie mnie, gdy tylko przybędę do Wiedźmy. Mam nadzieję, że streszczy się z tym. Potrzebuję pomocy. Popatrzmy jeszcze raz na kartę. Waskę. Tutaj na szczęście karty nie ma. Wygląda jak każda babcia w tej grze. Każda starsza pani. Waska jest przewodniczącą ceglarzy, którzy mieszkają na bagnach. Mówi zagadkami i wydaje się trochę nawiedzona. Zdaje się, że należy do czcieli wodnych panów, czyli prawdopodobnie Wodianoi. Jest bardzo czuła na ich punkcie. Vesemir, przecież o nim już czytaliśmy, ale dobra. Nie wiem, dlaczego odhaczone nie jest. Vesemir jest najstarszym i najbardziej doświadczonym Wiedźminem. Być może starszym niż Kaer Morhen. Każdą zimę spędza w twierdzy, a wiosną, jak pozostali, rusza na szlak. Mimo podeszłego wieku, Vesemir jest krzepki i pełen życia. Zdrowia mógłby mu pozazdrościć nie jeden młodzian. Jako znakomity szermierz był moim nauczycielem fechtunku. Coś to mnie zastanawia już od jakiegoś czasu, albo co mnie już zawsze zastanawiało. Wiedźmini zawsze zimują w Kaer Morhen, ale pod koniec prologu, kiedy wyruszaliśmy z Kaer Morhen, Vesemir powiedział, że opuszczamy Kaer Morhen. Czyli opuszczają na zawsze, czy może wrócą jednak na zimowanie? To mnie ciekawi. Czy dlatego, że Leo tam zginął, już nie będą tam wracali? Ale przecież Vesemir już tam jedną taką rzeź widział, gdzie sporo ludzi zmarło, a jednak tam zawsze wracał do swojego domu. Coś mi się wydaje, że jednak będą zawsze wracali do domu. No dobrze. Vesemir wychował wielu Wiedźminów, w tym i mnie. Uczniowie traktują go jak przebranego ojca. Leo był prawdopodobnie ostatnim wychowankiem starego Vesemira. Albo raczej starego Wiedźmina. Śmierć młodzika wstrząsnęła Vesemirem. Jako jeden z nielicznych przetrwał atak motłochu na Kaer Morhen. Dobrze wie, jak ludzie potrafią nienawidzieć Wiedźminów. Vesna Vincent Mays Wielebny. Jebin! Elf Jebin jest równie zarozumiały, co elokwentny. Sprawia wrażenie przebiegłego i mądrego. Gardzi ludźmi, uważa ich za agresywnych barbarzyńców, a szacunek krzywi jedynie do kultury starszych ras. Trzeba jednak przyznać, że ten pozbawiony złudzeń mężczyzna darzy mnie swojego rodzaju szacunkiem. No i ja mu się kurna nie dziwię. Wszystko wskazuje na to, że Jebin planuje akcję zbrojną. Otworzył na bagnach obóz szkoleniowy dla Skojaten, którymi dowodzi. Jedna z moich ulubionych postaci, Zoltan Chivay. Pomogłem krasnoludowi, który był prześladowany przez rasistów. Ten rozpoznał we mnie przyjaciela z dawnych lat. Krasnolud nazywa się Zoltan Chivay. Twierdzi, że przed laty był świadkiem mojej śmierci w Rivii. A to też taki ironiczny, nie? Geralt z Rivii umiera w Rivii. Sprawia wrażenie osoby rozsądnej i pragmatycznej. Patrzy na świat z dystansem i ironicznie komentuje wydarzenia. I to jest dobre. Zoltanowi, podobnie jak innym nieludziom, dokuczają rasistowskie nastroje w Temerii. Zoltanowi udało się jakoś dostać do Wyzimy Klasztornej. Krasnolud ucieszył się z ponownego spotkania ze mną. I ostatnia postać, Siegfried, który nieco się zmienił tutaj w tej grze. W tej modyfikacji. Wygląda no nieco inaczej, muszę przyznać. Siegfried z Densley. Albo raczej Siegfried von Densley. Rycerz zakonu płonącej róży to idealista, posłuszny nakazom reguły zakonnej, a przy tym niepozbawiony zdrowego rozsądku. Jest uprzejmy otwarty i, w przeciwieństwie do wielu swoich współbraci, pozbawiony uprzedzeń. Nie można mu również odmówić męstwa. Nie bał się samotnie zejść do kanałów i walczyć z Kuroliszkiem. Wspólnie z Siegfriedem wykonaliśmy Kuroliszka. Pokonaliśmy Kuroliszkę. To się dzieje z moimi oczami. Rycerz okazał się nie tylko pełen kurtazji, ale też biegły w walce. I to jest dobre. No dobrze, ludzie, to było na ten odcinek na tyle. Przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się trochę o postaciach. W następnym odcinku przeczytam jeszcze trochę o miejscach, które tutaj mamy do odwiedzenia. O, to będzie nieco tekstu do przeczytania. No i może bestiariusz, co? To też możemy przeczytać wtedy. No.
Za to zabierzemy się w następnym odcinku. No to ludzie, do następnego odcinka, na razie, cześć!